Myślę, że jest to historyczny dzień dla mieszkańców gminy Wojcieszków. Jest to bardzo ważna chwila, kiedy po 2 latach oddajemy do użytkowania dla pacjentów z tej gminy, z naszej gminy Wojcieszków, oddajemy piękny ośrodek zdrowia o powierzchni około 400 m². Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wybudować tutaj nowy ośrodek zdrowia. Jest on bardzo potrzebny dla mieszkańców. Myślę, że będzie służył mieszkańcom i wszystkim, którzy tutaj będą korzystali. Jest to bardzo ważny obiekt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne gminy. Ponad 2 200 000 również środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I takich inwestycji powiat łukowski, muszę powiedzieć, przeprowadził na terenie powiatu łukowskiego kilka, bo niedawno było otwarcie, poświęcenie nowego ośrodka zdrowia wyremontowanego w Stoczku Łukowskim. Też zadanie w Trzebieszowie zostało zrealizowane, w samym Łukowie. Dzisiaj otwarcie, poświęcenie pięknego obiektu sąsiedzkiego, bo przypomnę, że 2 kilometry stąd jestem mieszkańcem i obserwowałem, jak powstawał ten ośrodek. On jest bardzo potrzebny mieszkańcom Wojcieszkowa, których jest około 7 tysięcy i dla nich ten ośrodek jest bardzo potrzebny. Natomiast, Szanowni Państwo, oprócz ośrodka zdrowia mam nadzieję, że tutaj będą lekarze, specjaliści, to na co, czego oczekują właśnie mieszkańcy gminy Wojcieszków. Zainwestowaliśmy dużo pieniędzy w ochronę zdrowia. Między innymi część z tych pieniążków trafiła tutaj do Wojcieszkowa, na ten przepiękny ośrodek. Myślę, że mieszkańcy Wojcieszkowa są zadowoleni. Kiedyś tak mogę nawet żartobliwie powiedzieć, że obiecałem mieszkańcom Wojcieszkowa, że zbudujemy im Leśną Górę. Czyli taki ośrodek, który widzą do tej pory w telewizji i jak to można powiedzieć, słowo stało się ciałem. Jest piękny ośrodek, jest przestrzennie. Oczywiście, żeby było dobrze, to oprócz murów muszą być jeszcze lekarze. I w tym zakresie również staramy się, żeby tych lekarzy było jak najwięcej lekarzy różnych specjalności. I to nam się powoli udaje.